Pikniki naukowe cieszą się wielkim wzięciem, nie tylko wśród szkolnych kujonów, ale przede wszystkim wśród ciekawych świata. Co jawożnianie na takie diktum? Sprawdzamy przy okazji kolejnego już pikniku z cyklu Aktywne dzielnice. Tym razem organizator tego przedsięwzięcia, Miejskie Centrum Kultury i Sportu, zaprosiło na rynek w sobotnie popołudnie 24 sierpnia. Wśród piknikowiczów ambitnie drążyliśmy więc temat pikników naukowych. No, zależy po prostu, co tam będzie, na jakie tematy rozmowa, nie? No, bo zresztą każdy jakiś temat, wiedzy nigdy nie jest za dużo nauki, żeby po prostu coś zrozumieć, coś skorzystać. Mój piknik naukowy to... Dobre przedsięwzięcie, zorganizowanie tak dla młodych ludzi, żeby ukształtować ich w jakimś kierunku albo pomóc im w nauczaniu lub w innych formach nauki. Nie byłam jeszcze na pikniku naukowym, ale oczywiście pojechałabym bardzo chętnie. Zaciekawiłyby mnie różne eksperymenty, które można przeprowadzić zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi. Miejskie Centrum Kultury i Sportu tym razem zaprosiło na, jak się okazało, najzupełniej udany i dobrze przyjęty koncert w wykonaniu muzyków rodem z Jaworzna. Na scenie dzisiaj wystąpią artyści Centrum Kultury Teatru Sztuk z koncertem Kram z piosenkami. No, oprócz tego na rynku wydarzy się, tak jak za każdym razem przy okazji cyklu Aktywne dzielnice, mnóstwo różnych zabaw i atrakcji dla dzieci i dla całych rodzin. Przy odrobinie dobrej woli piknik na rynku uznać można było za troszeczkę naukowy i odrobinę międzynarodowy. Za część naukową odpowiadała jedna z jaworznickich szkół języka angielskiego. Co robimy? Oferujemy tutaj gry językowe dla dzieci. Dzieciaki mogą przyjść, zagrać w gry w języku angielskim. Piknikowy nurt międzynarodowy wpisał się szósty szczep harcerski Chwaty. Notabene jeden z najstarszych jaworznickich szczepów harcerskich. Zaprosili do trzech gier, każda z innej części świata. Na przykład labirynt ponoć pochodzi z Grecji. W labiryncie biorą udział dorośli wraz z dziećmi. Labirynt przechodzi się na czas piłeczką, która zaczyna z punktu i zadaniem jest dotrzeć do następnego punktu wyznaczonego w jak najkrótszym czasie. Można też było pograć wiengę, którą wymyśliła Angielka urodzona w Tanzanii. W języku Swahili nazwa gry oznacza budowanie. Duża jęga, to jeżeli ktoś grał wiengę, to wie. Wyciągamy klocki, układamy na górze do momentu, aż wieża się przewróci. Osoba, która przewróci wieżę, przegrywa. Z Finlandii pochodzi zaś gra o nazwie Mulki. Corocznie w Finlandii odbywają się Mistrzostwa Świata. To gra nie mniej emocjonująca jak pozostałe. Gra polega na tym, żeby zbijać kręgę. Przy czym za zbicie jednego kręga dostaje się punkty przypisane do kręga. Za zbicie większej ilości kręgi dostaje się punkty za zbicie kręgi, ale nie sumę ich punktów. Czyli w przypadku, jeżeli dwa spadną, dostajemy dwa punkty, a nie powiedzmy tam 11, jeżeli było 5 i 6. Na zakończenie z ciekawości zagadnęliśmy pracowników MCKiS o piknik naukowy w przyszłym roku w Jaworznie. Nie zaprzeczono i nie potwierdzono. Pewnie więc będzie. Tak więc do zobaczenia.